Cześć, cześć kochani, sorry za taką długą przerwę znów. Sorry za jakość, po prostu nagrywam, już jest jakaś 20 coś, będę trochę ciszej mówił, bo mama brata usypia. I po prostu już jakość będzie słabsza, bo nagrywam laptopem akurat dzisiaj. Chciałem wam dzisiaj pokazać, przeczytać moje numery gołębi młodych 4200 niebieski, 4197 groch. 4191 niebieski, 10234 niebieski białolot, 10233 niebieski, 6979 niebieski, 4195 białolot, 4196 niebieski, 4199 niebieski, 4048 niebieski, 435 groch, 4035 groch, 404 jeden niebieski, tu mam tak, 4033 szpak, 4034 szpak, 4027 niebieski, 4050 niebieski, 4049 groch. Dobra, to będą wszystkie numery. Teraz coś wam jeszcze pokażę, od kogo mam te gołębie nabyte, bo jest mój wujek w gazecie. Ja też dziś byłem w gazecie. O, tutaj jest taki Paweł Góral. Ten. To jest on. I teraz wam przeczytam wszystko. I tu jest tak. Mojego wujka plan. Możecie wszystko w gazetach znaleźć. Czy idzie dobrze widać. To jest z Rollfieldu gazetka 2.15 stara. Mam taką gazetkę z Rollfieldu i mam jeszcze żoną gazetę z Rollfieldu, taką, co ma chyba jakiś, zaraz przeczytam, ile mam stron. 87 stron ma ta gazetka z Rollfieldu. Katalog, mogę nawet powiedzieć. Taki katalog. I to jest katalog. To będzie dzisiaj taki vlog gazetkowy. To jest katalog opisujący różne hodowle i tak dalej. Zaraz pokażę może jeszcze jedną z Rollfieldów. Ja tutaj na Rollfieldzie jestem oparty naturalu i na Versel Lag. Nie no, Versel Lag akurat mi tak nie za bardzo pasi. Jest natural, Versel Lag, Rollfield i moim zdaniem coś jeszcze, nie pamiętam jak Natur Best, czy jakoś tak coś nazywał. Tu mamy różne, tu mamy mojego gołąbka. Tu gdzieś jeszcze był. Tu mamy plan wylotowy na od 500 do 1000 km. Nie? Tu taki ciężki wlot, można powiedzieć. Ciężki. Teraz pokażę jeszcze jednego. To gdzieś tu miałem dwa gołębie swoje. O! A nie, to nie on. Oj. Ja nie miałem takiego gołębia wstawionego. A, tutaj w tej gazetce jest jeden. Tu mam gazetkę z Wersellagi. Nie, czasami tam kupuję różne rzeczy z tej Wersellagi, ale nie polecam. Ludzie mają różne sposoby hodowli. Nie do czerniącej firmy, bo czasami nawet z niej kupuję. Tu mamy różne firmy z Lubisanu. Ja kupuję z Baxu. Czasami z Lubisanu też. Dosypanie podłogi. O, z tej firmy stosuję karmę pierzeniową. Może Best Natural. O, tak to się nazywa. Jeżeli już macie ukończone 18 lat i albo z rodzicami, zapraszam was do sklepu w... O Jezus. Napiszę w opisie. Pamiętam, że to była Grunwaldzka 1,
Ale czekajcie, to było. Nie pamiętam, muszę sprawdzić. Tu mamy różne gazetki. O, tu mamy właśnie typową mistrzowską gazetkę. I tu też Baxa, stosowałem te dwie rzeczy z Baxa. Tylko tego płynu właśnie nie stosowałem. O, i tu jest mój belk. Oj. Pięknie też mam tutaj. Czarna kukurydza. Tu mamy moje gołębie. Fajna gazetka. Tu mamy plan lotowy. Fajna. No dobra. Zaraz filmik dobiega końca praktycznie. Jeszcze powstadzam. O, gdzie ja położyłem teraz wszystkie moje przybory, nie przybory? Gdzie ja to wszystko pokładam? Gdzie ja to położyłem te wszystkie? Aj. Muszę powyciągać, bo zgniotam się, więc dupa. No i na tym filmik kończył. No to cześć.